Kobiecość, czyli klucz do pięknego świata. Czym jest kobiecość? Kobiecość nie można szczelnie zamknąć w słowach. Nie można ogarnąć jej rozmaitości, bo łatwo wówczas stracić z oczu jej głębię. Kobiecość nie jest tylko kwestią fizyczności, bo człowiek jest jednością. Kobiece ciało nie jest oderwane od kobiecego serca. Kobiecość jest niezniszczalna, choć w ciągu całego życia dojrzewa, rozkwita, wypełnia się. Stała się kobietą w jednym momencie, wtedy gdy zaistniała i będziesz nią na wieki. Ten, który cię zapragnął i stworzył i ukochał miłością doskonałą, jeszcze zanim pokochali cię rodzice. Kobiecość jest pomysłem samego Boga. Nosisz w sobie całe bogactwo, możliwości i darów wpisanych w twoją naturę. Kobieta nie jedno ma imię. Córka, siostra, koleżanka, przyjaciółka, żona, nauczyciel, babcia, Maryja. Kobieta nie jest odmywanie naczyń. Kobieta wprowadza do świata harmonię. Te słowa papieża Franciszka są często przypominywane. Papież podkreślił, że to kobieta uczy nas głaskać, czule kochać i czyni świat czymś pięknym. Kobiecość to bogactwo poezji i piękna. Jeżeli krzywdzimy kobietę, niszczymy harmonię, jaką Bóg zechciał nadać światu. Świat potrzebuje kobiet. Świat potrzebuje was. Z okazji Dnia Kobiet składamy najserdeczniejsze życzenia. Dużo zdrowia, szczęścia, wszelkiej pomyślności, uśmiechu i spełnienia marzeń. Dziękujemy w szczególności pani wicedyrektor i panią nauczycielką za trud włożony w kierowanie naszą szkołą. Pragniemy, aby nie zabrakło wam zapału do kształtowania naszych sumień i wspierania nas na drodze edukacji. Życzymy wielu sukcesów zawodowych i osiągnięć osobistych oraz aby podejmowany trud był źródłem satysfakcji i uznania. Również dziękujemy naszym koleżankom ze szkoły i życzymy, aby wszystkie przeszkody, które staną wam na drodze do rozwoju, zostały przez was pokonane z determinacją i wiarą w osiągnięcie celu. Niech każde kolejne dni przynoszą wam same szczęśliwe chwile i żeby uśmiech gościł na waszych twarzach nie tylko w tym szczególnym dniu.